To też impreza kulinarna, myślę, że będziemy o gotowaniu chodzić. Ale nie, o dotykaczkę. Zgodnie z tym, co tutaj jest. Ale dotykaczka, jak to jest jakoś po czesku? Tak, to dotykaczka to jest po czesku tego, co się dowiedziałem, telefon. A, takie buty, czyli to jest czeski produkt. Tak, to jest czeski produkt. Jesteśmy na rynku w sumie od półtora roku, ale tak dokładnie od 3 miesięcy jeździmy, reklamujemy się, pomagamy, że tak powiem, spełnić nowy wymóg fiskalny naszym potencjalnym klientom. To są fiskalne systemy kasowe, są robione, że tak powiem, na bazie Androida, czyli są na pewno tańsze niż systemy POS-owe, które są na bazie Windowsa, tak? Ale to jest ciężki chyba produkt, żeby się wbić tutaj znowu do restauracji, bo chyba konkurencja jest dość mocna, nie? Konkurencja jest mocna. To jaki macie patent poza urokiem osobistym? Patent jest taki, że chyba cena robi swoje. Jednak? Tak, cena jest bardzo przystępna dla klientów. Mamy bardzo dużo opcji. System się cały czas rozwija. Pracują nad tym systemem bardzo dobrzy technicy, programiści i to jest nasza siła, czyli tak naprawdę dotykaczka działa tak jak zwykły telefon komórkowy. Rozumiem. No z mojej strony co ja mogę, to podziękować za to, że wspierasz to wydarzenie, bo dzięki takim firmom jak ty możemy się rozwijać i jakby promować gastronomię. Dziękuję w imieniu firmy. No to ja też dziękuję i mam nadzieję, że będziemy działać dalej. Dziękuję bardzo. To jeszcze powiedz, gdzie można nabyć ten produkt, w jaki sposób można go nabyć? Można nabyć go poprzez kontakt mailowy, telefoniczny, bezpośrednim przedstawicielem, który będzie opiekował klientów, przez dealerów, którzy współpracują z nami. Można ten system nabyć też, że tak powiem, przez Facebooka. Można się zgłosić do firmy, firma odpowie, wyśle odpowiedniego przedstawiciela i będzie się już ten przedstawiciel kontaktować bezpośrednio z klientem. Ale PR facebookowy macie dobrze zrobione, bo mi się reklamy ostatnio tak wyświetlały, że głowa mała. To się bardzo cieszę. No to tym pozytywnym akcentem będziemy się bawić. Tak, dziękuję bardzo. Dzięki.